Cześć, witajcie po dłuższej przerwie. Wchodzimy z takim materiałem, jaki mam sporo zaległych, ale zaczniemy sobie od takiej ciekawostki. Już widzicie na ekranie Ista Super. No, może część z Was nie wie, ale BMW w którymś momencie weszło we współpracę z Toyotą i Toyotka sobie stworzyła Suprę po swojej stronie, a BMW Z4. I jaki był wkład, kto co zrobił, no to tylko firmy wiedzą, my możemy tylko patrzeć na to, co jest w aucie. I sobie gdybać. Niemniej jednak, zobaczycie silnik, zobaczycie ologowanie, to co jest pod maską, no to jest BMW w środku. No też sporo elementów rozpoznacie pochodzących z BMW. Niemniej jednak, tutaj wracając do samochodu, padł w nim moduł BDC. W żaden sposób nie można było go na początku zaprogramować istą online'ową, więc Assist tutaj wszedł w ruch. Niemniej jednak, później już przy aktualizacji auta. I po aktualizacji auta kamera, czyli KFAS, zachowywał się bardzo dziwnie, w sensie nie chciał przyjąć certyfikatów FSC aktywujących dane funkcje, chociaż były one zaakceptowane, ale sama kamera je odrzucała, więc programowanie zostało wymuszone przez istę online'ową, a przeznaczoną tylko i wyłącznie dla Toyoty. I w tym momencie wszystko ładnie ruszyło. No, niemniej jednak też taka ciekawostka, którą możecie zobaczyć na ekranie KL15, KL30, są wyzerowane, bo w przypadku tej Toyoty, w przypadku tej Isty bardziej niż tej Toyoty, Ista zezwala na programowanie, używanie programów za pomocą kabla Ethernet. Nie jest tutaj wymagany, tak jak w przypadku Isty online'owej do BMW ICOM. Trochę to wszystko trwało, żeby to autko poskładać, ale finalnie, jak zobaczycie na końcu filmu, wszystko się udało, właściciel będzie zadowolony. Tym samym nie będę tego za bardzo komentował, bo większość widzieliście tego, co się tutaj dzieje na moich innych filmach, więc miłego oglądania i mam nadzieję, że teraz uda mi się trochę tych zaległych materiałów obrobić i wrzucić na kanał. Tymczasem udanego dnia. Hej!